Teraz puścimy taką trocinkę. Nie wiem, co to w sumie jest. Coś tam jest. Tu masz swój pelet z kukurydzy, ale o dobrej wilgoci. No, zarąbisty wyszedł. Dobra wilgoć była. A tu masz świeżo zrobiony. Teraz ten, co wcześniej filmy był nagrywany. Trochę ten był jeszcze mokrawy. Ale kukurydzą pachnie. A teraz ci puszczę to, zobaczymy, co to wyjdzie. Mamy efekt, jak było trochę za mokre. Jest takie popękane, ale to się spokojnie nadaje do palenia. Jest twarde wszystko, tylko że trochę takie popękane. A tu mamy efekt, jak już była lepsza wilgoć. Jeszcze ciepły. Dobra, te czarne to jest, że maszyna się cały czas dociera jeszcze.